Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Zobaczę, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film Startujemy. Nagrywam gołąbki, proszę bardzo, kolegi Andrzeja, mojego imiennika. Takie jaśniaczki krótkie, malutkie, proszę zobaczyć. One są troszeczkę, może nie wszystkie mniej smolne, ale bielutkie, jaka podstawa, jaka sylwetka. Powiedział Andrzeju, takie gołąbki. Dwie, trzy dyszki. Dwie, trzy dyszki, ceny Andrzeja podlegają negocjacji. Ja temu dawać ścik? Też dwie dyszki. Dwie, trzy dyszki. Andrzej, tu twoje czy nie? Te tutaj takie, też można powiedzieć. Też, tak, takie białogonki, proszę, też po 20 zł, takie białogonki, bielutkie, fajne. Proszę bardzo. Zapraszamy do kolegi Andrzeja tutaj. I piszemy dwa par dochodowców, które minuty. Tam mam takie ciemne, to pójdę tutaj za sztuczkę. Po 15. Po 15 zł zapraszamy do Radomia. A tutaj tiplerki, ten tiplerek czarny. Co? Też 15 zł, a taka brudka, to kosztuje chyba trochę, nie? Kosztuje? 15 zł zapraszamy do Radomia. Te korniaty pójdę tutaj, kolego, proszę, ten korniat, co ten korniat, ten perłowy samczyk, co on kosztuje? 50 zł. Tu mam takie jaśniaczki, proszę zobaczyć, te pójdę te jaśniaczki. Po 3 dyszki. Po 3 dyszki. Tu już tam są takie jasne, wyższa półka, nie wiem, pójdę tam mniej więcej, ale wyższa półka. Tu nie znam, co ile kosztuje, nie znam ceny. Takie pasiaczki, proszę zobaczyć, jakie pasiaczki bieluteńkie. One są na ciemnych ogonach. Jedna to jest jedno na ciemnym. A dwoje na pilotach. Ale chciałem zwrócić uwagę, jakie są bielutkie. Tak jak ta bieluteńka ta na ciemnym. Tam. Ile pojedzie takie pasiaczki? 3,5 dychy. Cena wyjściowa 35 zł, a bociany? Po 40. A tamte korniety jasne, tutaj takie wyleciki tam są z tyłu. Po ile? Po 2 dychy. Po 2 dyszki. Dobra. Tu kolegi Sławka, na mel jest, proszę bardzo. Sławek, takie karpiaczki, te pasiaczki. Podyszku, zapraszamy, tylko w Radomiu mamy dzisiaj podyszku i proszę bardzo, taki ściągowy, ale kolega powiedział, że w furcie, bo tu na sztuki to by kosztował na pewno po 2 dychy. Cena hurtowa tych gołąbków po 10 zł, zapraszamy do kolegi Sławka. Zapraszamy tutaj do pana Andrzeja ze zwolenia. Pan Andrzej tu jest w Zwoleniu i tak samo zapraszamy jutro do Jelińska. Proszę? I na wystawę zapraszamy. I na wystawę. Tak, i mamy stoisko i na wystawie, a jutro w Jelińsku i w Mnichowie. I w Mnichowie. Wszystkie akcesoria dla gołębi, co komu potrzeba i klatki, po prostu pełny zestaw, pełny asortyment dla gołąbków. Zapraszamy. Także mogłeś go złapać albo mogłeś go kupić. Takie klimeczki, nie wiem, tutaj pójdę. Cześć kolego. Takie winierki, nie wiem tutaj ile co kosztuje. Janek, tu kolega Janka nagrywam. Janek tutaj, to jest mnich czy to jest ten Krakus? A ja nie wiem. Co to jest? To mniej więcej kolega Janek mówi, że podyszku zapraszają do Radomia takie gołąbki. Podyszku, tylko ceny hurtowe. Pańskie tu są te? Nie. To nie ma właściciela tych gołębi. Zapraszamy do pana Tomka z Lipska. Wszystkie akcesoria dla kur, dla drobiu. Wszystkie akcesoria począwszy od witamin, skończywszy na witaminach, na antybiotykach. Wszystko jest na polnikach. Zapraszamy do pana Tomka z Lipska. Proszę bardzo, oregano. Wszystko co potrzeba dla gołąbków i dla drobiu. I dla zwierząt. I do Lipska też zapraszamy. To może stać i nie złapie, nie ma, nic się nie przejmuj. To jasne pójdę tak mniej więcej tutaj. Po 15 zł. Po 15 zł zapraszamy do Radomia. Jak leci po 15 zł, ale nie. I to jasne pójdę tak mniej więcej? Po 15 zł. Jeszcze którego tam masz? A 3 jest. Fajne samczyki. Pójdę te winerki? Po stówkę cena wyjściowa 100 zł. To ten samiec. No potrzeby też nagrywam. Takie potrzeby to po ile mniej więcej? Po 10 zł. Po 10 zł. Zapraszamy do Radomia. Tak. Taki ryż to ile kosztuje ten czerwony? 15. 15. To jest widymek kłodzki. Parka chyba te widymki. Bo są widymki taki na białych ogonach. Ile taka parka widymków? 50 zł. Wyśmanczyk siebie. To co to jest ten wyśmanczyk? Samiczka. Kosztuje? Jedyszki, żałowniki takie mam, to jest żałowny. Ile kosztuje? Po dwie dyszki. Brudki ktoś z kolegów potrzeba. Co ten brudek czerwony jest? I ona kosztuje? To karpiady, co to kosztuje, ten karpiatka? 30 zł. Proszę bardzo, samczyk czy samiczka? Samica. Przepraszam, że kolego przeszkadzam. Proszę bardzo, jakie jaśniaczki w Radomiu mamy, krótkie, małe, proszę zobaczyć. Ile tutaj cena hurtowa? To eksportowe po 20 zł. Po 20 zł, proszę bardzo. Kolega mówi, że eksport. Proszę bardzo, krótkie, małe, po 20 zł. Zapraszamy. A te ciemne to ile kosztują? Kurzyny? No. Po 15 zł. Tutaj po ile to? 15 hurtów. 15 do hurtu. Jakie wyśmanczyki?
Po ile takie ciwe? Nie ma właściciela, dobra. Takie dygrysy zapraszałem do kolegi. Po ile taka para tych rysów? 60 zł. 60 zł. Kolega tutaj udzielił namiaru, przepraszam. Możesz podać kolego imię i telefon? Zbyszek Muszyński. 798-050504. Ty jaśniaczki po ile? O 10 zł. To po ile? 10 zł. Te białe potrzeby, kolego, panie Stasiu, ile? Tak, po ile? Po 20 zł te białe. Po 20 zł te białe, proszę bardzo, do pana Stanisława zapraszamy. A te monomancy tutaj żółte, ile? Po 30 zł, samiczki dwie. Samiczki za sztukę, tak? Tak. Budapeszty? Budapeszt, jeden jest Budapeszt. Tak, jeden ten żółty. Bocianka, samica i samczyk jeden i ten. I po ile tak za sztukę tutaj jeden bocianek? 30 zł sztuka. A ten korniatywy dymek? Tak, 30 zł. 30 zł. A te jasne tutaj? Te jasne po 10 zł. Tak patrzę delikatnie, żeby tutaj z góry, żeby was tutaj nie złapało, po 10 zł. Dobra. Tutaj mają gąbki po 10 zł, to kolega cenę wywoławczy powiedział. Jeszcze po ile, kolego? Po 5 zł zapraszamy, tylko piszemy nie telefon do Budapesztu, tylko piszemy w której minucie, tam kolega pisał w czwartek. Telefon do Budapesztu to jest telefon do Pana Boga chyba. Piszemy, w którym minucie, aby ktoś potrzebował takie Budapeszty, po 5 zł mamy, ale ten żołnierzyk to jasne, po ile, kolego? Zakupione. Zapraszamy do kolegi, czytamy, piszemy w komentarzach, w której minucie. Nie telefon do Budapesztu, w której minucie. Taka poczta to pójdzie tutaj? Po 30 zł. Z kartami, tu są karty, tak, tak jest. 30 zł, proszę bardzo. Takie Budapeszki, proszę, koroniate, ile takie żółte? Po 40, a to jasne? 30 zł. To tak po ile kto da? No nie znam ceny, ale podejrzewam, tu nagrywam gołąbki kolegę Mirka. Jakby ktoś potrzebował coś z tych gołębi. Kolega Mirek czyta komentarze pod filmem. Wiem, że te wyświęczyki to są parka parzysta. Kolegi Dominika, nagrywamy te bocianki, to możemy powiedzieć, Mirek, kruszymy te bocianki. Kolegi Dominika, nagrywamy, ktoś potrzebował. Nie mam co robić, to za kurwa oglądam. Nagrywam od początku. Taki maściuszek, ale to nie ma, nie znam ceny, maściuszki, nyweczki. Kolego, takie czajki to ile to za parkę? Za parkę 80 zł. 80 zł, a Budapeszty tak mniej więcej po ile? To jest szary chyba, tak? Te czarne szary, nie? Nie? Rumuński? To jest Rumun. A, Rumunek ten czarny. I takie Rumunki, ile taka parka? 60 zł para. 60 zł parka, zapraszamy do kolegi, takie Rumunki tutaj mamy. Takie gołąbki, Budapeszty. I czajki. Po ile te kurki tutaj? Ile kurki? No. Ile kosztują? Kurki. 100 zł za te trzy. 100 zł za te trzy. A te koguciki tutaj, po ile tutaj ta parka tych czerwonych? Króle sprzedałem. Sprzedane. Dobrze, że poszły króliki. Krakusi, krymeczek i tu mamy takie gołąbki. Zapraszamy do Radomia. Kaparka widymków, ile kosztuje? 80 zł. Zapraszamy do Radomia. Proszę bardzo, jak się ta widymeczka prezentuje. Nie ma żadnych kropek, tylko końce jakieś żałobne. Takie kolory są rzadko spotykane. 80 zł parka, zapraszamy do kolegi. Moje wyświęczyki, gładkie, łapciate. Ja też dawno nie widziałem takich gołąbków. Ile parka? Stówkę się ceni. Stówkę się ceni. Kolegi Mirka, tutaj nagrywam te gąbki, ktoś potrzebował. Proszę bardzo, kolego, powiedz pociaczki, tak po ile? No, tam po 7-8 dyszek. To. Po 7-8 dyszek. Te wyświęczyki? 200 zł parę ceny. 200 zł, ten mnich? Żółta. U nich 80 zł. 80 zł. Kiwinerki to ile tutaj parka tych winerków? Tego pana. Findyszek, a żałobny? Też pięć. Tutaj to pocztowy, dzień dobry. Po ile tak mniej więcej? Po 15 zł. Zapraszamy, tylko radamy takie ceny. Ceny są wywoławcze jeszcze. Tak. To korniaty, ten winerek ile kosztuje? 3 dyszki. Budapeszcik? Też 3 dyszki. 3 dyszki. To jest fajny perłowy na żółtym dziobku, takie korniaty. Ile kosztuje? 4 dyszki samica. 4 dyszki. Te widymki ile tutaj parka? 70 zł. A krymeczek? 2 dychy. Kolega cash płaci, zakupiony, tak? Co zakupiony? Widymek, tak? Co to jest łódzki, ten widymek? Samiczka czy samczyk? Samica. Samiczka, taka zakupiona w Radomiu. Ile kosztowała? 30. 30 zł tylko samiczka. Takie bocianki, ile takiej bocianki za parę? Parę, 8 dych. 8 dych.
Takie wywrotki to ile tutaj kosztują? 20 zł. 20 zł. Za sztukę, tak? Tak. A te wiedeńskie, to ten czarny, te wiedeńskie? Same samice. I po ile? Po 50 zł. A ta sroczka, ta czarna, to co to jest? Kosztuje? 30 zł. A tu mamy sroczki żółte, nie wiem, bo nie ma takie. Ile te sroczki żółte? 40 zł, 70 zł para. 70 zł parka. Widymki, widymki fajne są. Po 30 zł. Po 30 zł za sztuczkę te widymki. Dziękuję bardzo, jakie widymki mam dzisiaj w Radomiu Postawne. Po ile te widymki, kolego? Po 60 zł. Po 60 zł. Proszę zobaczyć, jak się prezentują te widymki. Po 60 zł. Krymeczki? Krymeczki po 50 zł. 50 zł. To też 50 zł za sztukę, nie? Za sztukę. Proszę zobaczyć. Jak wyglądają? Nie ma problemu. Krymeczki po 50 zł. Twojego imiennika Andrzeja chyba dobrze mówię? Andrzeja, pan Andrzej czyta komentarze, kolega Andrzej czyta komentarze pod filmem. Takie gołąbki, takie krymeczki, takie widymki. Proszę bardzo się przyjrzeć, jak się prezentują, jakie białe są. Takie Budapeszty ile? Odyszku. Krakowski tutaj, ile krakowsko tego parka? Para 60. Wywrotek? 50. A wiedeński tutaj ten, siwy? 30. Brudek? Brudek 70. Ale ten łódzki, ten motylek warszawski, 150, ten okrągły, 150. Tak bym powiedział, że 150 zł. Samczyk? Tak. Też takiego samczyka potrzeba, proszę bardzo. Na krótkim dzióbku. Takie czepelki to ile kosztują? Podyszko, ale to widzę, te wyloty są fajne, widzę. I po ile te wyloczyki? 40 za parka. Diplerek? No, dyszkę. Bardzo ładne. Takie perłowe. Tu takie, to ta perłóweczka ile? 20 zł. Pasiaczka, proszę bardzo, ta peróweczka na żółtym dzióbku 20 zł, ten pasiaczek. Samiczka chyba nie, samiczka. Kosztuje? 50 zł. No, masz chwileczkę. Tu mam takie jaśniaczki składowe, tu też jaśniaczki perłowe, proszę bardzo, takie gołąbki mamy. Tutaj te perłówki, jaśniaczki tak mniej więcej od do? Te, tak po 5 dyszek. Po 5 dyszek zapraszam do Radomia, po 50 zł takie perłowe, proszę zobaczyć, jak się prezentują. Bielutkie po 50 zł. A te tutaj chyba droższe troszeczkę, nie? Na postówce. Te są postówce, ale też kolegi podlegają, ceny są do negocjacji, można negocjować. Tu po 5 dyszek te perłowe, a tu są postówce, tak do stówki. Pocztowe tutaj po 10 zł, pocztowe też po 10 zł, bocianki do stówkę parka. Ale bardzo ładne te nóweczki. To ten miner jest, samiec? Samiec. A ten jest ki? Przepraszam. A to? To? To czajki. To? Po samce. A ten rybki parę ile kosztuje? Nie wiadomo, nie ma właściciela. Tu są wywrotki, tutaj tak samo widzę, nie wiem co nie kosztuje, bo nie ma. Ładne, ładny winerek też. Te widać, że też jest parka tych czarnych, nie? Tak. Niweczki takie dobrane gołębi. Czajki to jest parka? Oba samce. Oba samczyki, takie samczyki to po ile? Po 50 zł. Ale ładnie ubarwione są ten. A ten winerek samczyk? Samczyk. Za 200? 250. 250 zł ten samczyk, proszę bardzo, 250. A to te jasne masz po ile? Na płaskich jest para i resztę zwykłe do lotu. I para do reszy. A te para do reszy ile kosztuje? 160. A te jasne, te takie krótsze, po ile tutaj masz? Hurtem po 20 zł. Po 20 zł. Takie bocianki, proszę bardzo, kolejne nagromki, bocianki parka ile? Po 90 zł sztuka. 90 zł sztuka? A te jaśniaczki, proszę bardzo, jak zobaczysz gołąbki, jak stoją. Proszę? Po 50. Po 50 zł zapraszam do Radomia. Tu mam takie gołąbki po 15 zł, a ten serek, co ten serek kosztuje? 4 dyszki. 4 dyszki, serek, tak bym powiedział, że serek 4 dyszki. Takie krymeczki to ile kosztują? Proszę? Takie krymeczki? 60. A te ciemne po ile są? Podyszki? Tak. Podyszku. Podyszku i widymki? Widymki 50. 50 zbierki to są po ile tutaj za sztukę? 15. Po 15 zł. A ten krakucik co to jest? Samczyk, widychy. Widychy, a ten pasiak? 15. Dzięki. Te jaśniaczki są po ile tak? 15 zł. Po 15 zł. Tu mamy Budapeszty i żałobny. Ile parka tych żałobników? 60 zł. 60 zł. Oglądacie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę. Zostaw zuba z łąkiem, bo cię nic nie ominęło. Zapraszam do Jedlińska jutro w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Tu po ile te jaśniaczki, te takie składowe, po ile? Podwiedyszki. Podwiedyszki.
Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. O! Samiczka taka 250 zł. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje, jakie końce, taka smolna widać. Proszę bardzo. 250 zł. Apel do hodowcy, piszemy komentarze w której minucie. Czytamy komentarze. Kolega podaje namiar, ta winareczka, proszę zobaczyć, jak się prezentuje. 250 zł, momencik. Teraz proszę polecić. 785 060 454. Imię kolego? Leszek. Do pana Leszka zapraszamy, ktoś przyjechał takie samiczki. Jakie wydawałeś, to po ile mniej więcej te gołąbki? Samica. Po 20 zł, cena wyższa, co wydawałeś, po 20 zł, zapraszamy do kolegi. Chyba sami. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Nie, samiczka, samiczka. Ty Masiuszek, to co to jest? A ja wiem, czy to gołąb. Nie wiadomo, gołąb, tak, widymki, to ja też gołębi te widymki. Te farmowe.